Tuż po zachodzie słońca 19 kwietnia 2014 roku na Ostrowie Lednickim w ruinach Palatium Mieszka I arcybiskup Józef Kowalczyk odprawił mszę Wigilii Paschalnej. Tradycyjną częścią obrzędu Wigilii Paschalnej jest poświęcenie ognia oraz paschału, a także wody chrzcielnej. Podczas mszy ochrzczono także trójkę dzieci. To jest sakrament, który nas sprowadza do wspólnoty ludu Bożego, Kościoła. I czy to dzisiaj, czy 1000 lat temu, tak zawsze było. I cieszę się, że mogłem dzisiaj właśnie nawiązać do tych początków państwa polskiego. Nasi przodkowie widzieli potrzebę wejścia w struktury właśnie ludu Bożego, wiary katolickiej, bo to także miało wymiar, jak powiedziałem w homilii, wymiar państwowo-twórczy. W homilii arcybiskup Józef Kowalczyk skupił się bardzo mocno na historii Polski, która swój początek bierze właśnie na Ostrowie Lednickim i w Gnieźnie. Chrzest Polski dokonał się natomiast w 966 roku, gdy przyjął go ówczesny władca piastowski Mieszko I wraz z całym swoim dworem. Wtedy też została ustanowiona stolica metropolitarna w Gnieźnie, co zapoczątkowało katolickie struktury kościoła katolickiego w Polsce, a samo Gniezno stało się pierwszą stolicą rozwijającego się państwa polskiego. Wyjątkowość miejsca, jakim jest Ostrów Lednicki i Palatium Mieszka I, uznawanego przez historyków za miejsce chrztu Polski i historyczny charakter liturgii, został podkreślony przez obecność wyjątkowych zabytków, które zostały podczas niej użyte, takich jak kielich świętego Wojciecha, zabytkowy XVII-wieczny ornat czy misa chrzcielna. Stąd też dzisiejsza liturgia miała praktycznie dwojaki wymiar. Po pierwsze, ten religijny o bardzo dużym ładunku duchowym, a z drugiej strony bardzo wielki ładunek historyczny. Prymas, wzorem swoich poprzedników sprzed wieków, zamiast pastorału używał podczas Wigilii Paschalnej drewnianej laski pasterskiej. Dla mnie tutaj pastorał w tej szerokości, na tej wyspie, to właśnie ten pal, który tam widzę wbity. I wziąłem ten pal i myślę, że to było także symboliczne, niestudiowane, spontaniczne. Poświęcony ogień został przeniesiony przez prymasa na pola lednickie. Nie było to jednak zwyczajne przeniesienie. Prymas przebył drogę z wyspy pod bramę Ryby Łodzią w asyście strażaków. Bez precedensu wydarzeń, żeby prymas Polski u źródeł chrzcielnych Polski sprawował liturgię chrzcielną, liturgię Wielkiej Soboty, a następnie przewiózł przez jezioro, przez wody jeziora pod bramę Rybę, najświętszy sakrament i ogień tam poświęcony, to jest coś nieprawdopodobnego. Ogień przywieziony przez prymasa z Ostrowa Lednickiego posłużył do zapalenia znicza Olimpiady Polonijnej usytuowanego pod bramą Rybą. Symbolicznego gestu dokonał arcybiskup Józef Kowalczyk w asyście ojca Jana Góry oraz reprezentantów spotkań lednickich. Czy liturgia Wigilii Paschalnej z przeniesieniem ognia pod bramę trzeciego tysiąclecia stanie się nową lednicką tradycją? Wiele na to wskazuje. Bardzo chciałbym, żeby przewiezienie ognia z wyspy pod bramę stało się tradycją przekazywania wiary. Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Zapalenie ognia poświęconego na Ostrowie Lednickim i przeniesienie go pod bramę trzeciego tysiąclecia nabiera więc szczególnego znaczenia.